zapraszam do odwiedzenia najstarszych grobowców w mieście Kyeongju, w miejscu zwanym Dereongwon Tomb. Znajdują się tu najstarsze grobowce królewskie, między innymi grobowiec króla Michu. Są tu grobowce z okresu Zjednoczonego Królestwa Silla. Znajduje się tu też grobowiec założyciela dynastii Kim. W tym magicznym miejscu, oprócz lekcji historii, możemy również się bardzo zrelaksować. Zachwycające są sadzawki z lotosami i pływającymi w wodzie rybkami. Można zachłysnąć się pięknem przyrody i śpiewem ptaków. Możemy też liczyć na świetną zabawę, przebierając się w strój królewski. W Korei możemy w wielu miejscach bezpłatnie lub odpłatnie pożyczyć strój z epoki. Jeśli taki strój wypożyczymy przed wejściem do obiektu czy pałacu, to wówczas możemy wejść do tego pałacu czy obiektu za darmo. Nie musimy wtedy kupować biletu. W Korei Południowej w Kyeongju znajdowała się dawna stolica starożytnego królestwa Silla. Grób Złotej Korony w Kyeongju jest grobowcem Silla. Grobowiec pochodzi z V lub VI wieku naszej ery. Był to pierwszy grób, w którym znaleziono złotą koronę królewskiej Silla i wciąż jest to największa wykopana do tej pory korona. Grób zawdzięcza swoją nazwę właśnie tej złotej koronie. W grobowcu znajdowało się również ponad 40 tysięcy innych artefaktów. Z grobowca odzyskano naczynia ze złota, srebra i brązu, broń ze złota i srebra, zbroję płytową ze złoconego brązu, naczynia kamionkowe i koraliki indyjsko-pacyficzne oraz okucia koni. Grób Złotej Korony ma jeden kopiec pogrzebowy, a jego struktura jest prosta i nie zawiera specjalnego pomieszczenia z artefaktami. Średnica grobowca wynosi 45 metrów, a wysokość 12. Takie grobowce z kamiennymi kopcami istniały tylko w erze Shinar. Prawdopodobnie grobowiec powstał przed okresem Zjednoczonej Silla. Multimedialna prezentacja w grobowcu Złotej Korony pokazuje, w jaki sposób powstawały takie grobowce. Silla podbiła pozostałe królestwa, Baekje w 660 roku, a Goguryeo w 668.
Stolicą królestwa Silla stało się Gyeongju. Za panowania Silla dominował buddyzm. Budowano wówczas wiele świątyń, między innymi Hwangeo-ungsa, Bulguksa oraz Seok-guram. Wiele grobowców, a także pozostałości z tego okresu można znaleźć w okolicach Gyeongju i w samym Gyeongju. Historyczny obszar wokół dawnej stolicy Silla został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Korea to bardzo ciekawy kraj, w którym ścierają się tradycje buddyjskie, chrześcijańskie, która jest oparta na światopoglądzie konfucjańskim, a również nie brak w niej głęboko zakorzenionych tradycji szamańskich i wiary w moce nadprzyrodzone. Po zjednoczeniu trzech królestw w 668 roku przyjęto konfucjanizm jako system regulujący funkcjonowanie państwa i życie jego mieszkańców. W konfucjanizmie nie ma równości. Zawsze ktoś jest wyżej i ktoś jest niżej. W roli syna jesteśmy winni posłuszeństwo ojcu. W roli ojca mamy obowiązek troszczyć się o syna. Mąż opieką otacza żonę. Żona oddana jest mężowi. Starszy brat opiekuje się młodszym. Przyjaciel szanuje przyjaciela. Władza miłuje swoich poddanych. Poddani lojalnie mu służą. Oto właśnie pięć relacji, które stanowią jedno z podstawowych założeń konfucjańskiej myśli społecznej. Konfucjańskie stosunki społeczne opierają się nie na sile, lecz na obowiązku i powinności. Koreańczycy z południa mówią o sobie Hanguksaram lub Hanguin, czyli lud państwa Han. Zaś na północy Joseonim, ludzie Joseon. A jak znudzi Wam się zwiedzanie, to w ramach przerwnika zawsze możecie sobie nad Gyeongju polatać na miotle. Koreańczycy za swego przodka uważają Tanguna, który jest synem niebiańskiego bóstwa Hwanunga i Niedźwiedzicy. Hwanung stąpił z nieba po gałęziach świętego drzewa na ziemię. Założył miasto na górze Tabek i rządził wspierany przez żywioły wiatru, deszczu i chmur. Do miasta przybyła Tygrysica i Niedźwiedzica, prosząc bóstwo, aby przemienił je w ludzi. Tygrysica i Niedźwiedzica, zamknięte w jaskini, żywiły się piołunem i pęczkami czosnku. Tylko cierpliwa Niedźwiedzica wytrzymała 100 dni od osobnienia. W nagrodę została zamieniona w kobietę. Była samotna i gdy modliła się o syna, Hwanung ulitował się i przeistoczył w mężczyznę. Z tego związku narodził się Tangun, który rządził potem państwem przez ponad 1000 lat. Po tym czasie oddał władzę wodzowi Gija, a następnie sam oddalił się w góry, gdzie stał się nieśmiertelny.